podstawą programu na żywo musi być też odpowiedni partner, z którym się prowadzi. Co może pan powiedzieć o pani Ani? No właśnie myślałem sobie, co by tu powiedzieć. Tak myślałem, co by tutaj negatywnego powiedzieć o tej Kalczyńskiej, prawda? Jakie ona ma wady, tak? W czym jest słaba, tak? Co robi źle, no, co mi się nie podoba? No i się okazuje, że nic takiego nie znalazłem, ale to nie jest jakaś przesadna i zbędna kurtuazja, tylko tak rzeczywiście jest, tak, że zostaliśmy dobrani, to jest nasz drugi sezon, wypracowaliśmy pewne cechy, pewne metody, pewne cechy osobowości mamy. Ania ma taką przypadłość z TVN24, że interesują ją poważne tematy publicystyczne, takie rządowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sprawa polsko-żydowska, nowa ustawa i tak dalej, a ja jestem z kręgów zbliżonych do show biznesu, z filmu, z kina, więc cieszę się, jak przychodzą znani aktorzy i nie mam stresu z nimi rozmawiać, a Ania posiada czasem, więc się uzupełniamy, prawda? I to też na tym polega. Poza tym Ania jest taką dojrzałą, poważną osobą, mamą, żoną i moją partnerką do 11, prawda? Ja jestem starszy, jestem mężczyzną, ale przyświeca mi zasada, żeby jednak dżentelmeńsko się zachowywać w stosunku do partnerki, ale jest także coś takiego bardzo cennego, że mogę na niej polegać. Naprawdę, jeśli chodzi o tematy, jeśli chodzi o pytania, jeśli chodzi o współprowadzenie, że rzeczywiście mam w niej oparcie. I to jest najważniejsze.